Zapytam podobnie jak kolegę Lipskiego o to młode pokolenie piłkarskie. Przebijasz się dość mocno, zaznaczasz swoją obecność w polskiej piłce nożnej. Pamiętasz swój pierwszy taki ważny mecz, który zaważył o tym, że dzisiaj twoje nazwisko jest znane w całym kraju? Myślę, że pierwszy mecz, który przychodzi mi na myśl, to mecz reprezentacji, mój debiut w meczu z Gibraltarem. Na pewno po tym spotkaniu troszeczkę zmieniło się moje życie, stałem się bardziej rozpoznawalny i teraz zależy wszystko ode mnie, żeby udowadniać, że to nie był przypadek i dalej wspinać się w swojej przygodzie z piłką. O młodych ludziach, a młodych piłkarzach w szczególności, bardzo często mówi się tak, że bardzo szybko uderza wam soda do głowy. No więc pytanie, czy faktycznie z tobą też tak może być? Czy ty jesteś twardym człowiekiem, który wie, czego chce i drobne na razie sukcesy jakby nie zaważą na tym, że już się poczujesz, wiesz, bohaterem narodowym? Myślę, że tak się nie stanie. Bardzo doceniam to, co wydarzyło się w moim życiu. Jako młody chłopak marzyłem o tym, żeby zagrać z orzełkiem na piersi i to jest na pewno dla mnie super sprawa, ale zdaję sobie sprawę też, że tak naprawdę to jest mój początek i wszystko zależy ode mnie, jak to się dalej potoczy. Ja będę robił wszystko, żeby zostać taką samą osobą jak wcześniej i dalej robić kolejne kroki w swojej przygodzie właśnie z piłką. W reprezentacji błysnąłeś, pokazałeś się, no ale to błyśnięcie z czegoś się wzięło. Wzięło się z ligi, wiadomo, tutaj pierwsze kroki. No to ja cię muszę koniecznie zapytać o te transfery. Tak głośno w mediach, że ty nam uciekasz z tego kraju naszego. No ja na razie do tego wszystkiego podchodzę bardzo spokojnie. Myślę, że właśnie to, że dzisiaj tutaj mogę się znaleźć, to jest także zasługa chłopaków z Krakowi, bo dobra gra całego zespołu przelewa się też także na mnie, że ja staję się właśnie lepszym piłkarzem i to powołanie do reprezentacji głównie zależało od tego, jak prezentowałem się w klubie. Jest mi dobrze w Krakowie, także nie myślę na razie o przenosinach, aczkolwiek w przyszłości pewnie taki temat zostanie poruszony. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że już przychodzi ten menedżer z Galatasaray i mówi: słuchaj, mamy tutaj dla ciebie taką ofertę, chcielibyśmy ciebie u siebie. To co ty na to? W tym momencie na pewno nie byłbym zainteresowany, bo już wcześniej zadeklarowałem się, że chcę zostać w Krakowie, chcę powalczyć z Krakowią w tym sezonie o najwyższe lokaty i podtrzymuję cały czas swoje stanowisko na ten temat. Twoje największe marzenie piłkarskie to jakie marzenie? Kurczę, nie myślałem wcześniej o tym, ale myślę, że chciałbym, żeby nadal moja przygoda z reprezentacją rozwijała się tak płynnie jak dotychczas, żebym był coraz ważniejszym zawodnikiem. A w przyszłości właśnie, jeżeli chodzi także o mecze klubowe, chciałbym zabłysnąć na arenie międzynarodowej w jakimś klubie, który naprawdę będzie walczył o kolejne sukcesy, bardzo zresztą uznane sukcesy. No to jeszcze porozmawiajmy w dwóch słowach o Euro, które się zbliża nieuchronnie. Czy widzisz siebie we Francji? Myślę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Kiedy dostałem pierwsze powołanie, byłem zaskoczony i to było dla mnie wielkie wyróżnienie. Wszystko potoczyło się fajnie, teraz apetyt właśnie wzrósł i zdaję sobie sprawę, że to wszystko jest bardzo możliwe, wszystko w moich nogach, więc będę się starał zrobić wszystko, żeby dać trenerowi argumenty, żeby dostać ten bilet na Euro. Czego tobie życzyć w takim razie? Przede wszystkim zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze i myślę, że jeżeli będzie wszystko ok, to reszta już w moich nogach i dam sobie radę.